Poprawia się sytuacja w polskim przemyśle. Świadczy o tym wzrost wskaźnika aktywności gospodarczej polskiego sektora przemysłowego, który nazywany jest PMI i wyliczany jest przez firmę Markit. W lutym jego wartość wyniosła 52,4 punktu. Każda jego wartość powyżej 50 punktów wskazuje na wzrost, na poprawę sytuacji. W lutym wskaźnik ten wyniósł tyle samo, co w listopadzie i grudniu i po styczniowym przejściowym osłabieniu jego wartość znowu wraca na ścieżkę wzrostu i na jego wzrost, na jego większą wartość zapracowały głównie zwiększenie się produkcji, wzrost liczby nowych zamówień oraz krótszy czas realizacji dostaw. Produkcja rosła w znacznie większym tempie niż w styczniu. Liczba zamówień rośnie już piąty miesiąc z rzędu i to oznacza, to oznacza odbudowywanie się popytu zarówno krajowego, jak i zagranicznego. Zmniejszają się jednak zaległości produkcyjne, co świadczy o tym, że moce wytwórcze są nie w pełni wykorzystane, a to skłania przedsiębiorców do dalszych niestety redukcji zatrudnienia. Liczba miejsc pracy obniża się już od maja 2008 roku, czyli no, prawie 2 lata. Jednak w lutym tempo tego zjawiska, tego obniżania liczby miejsc pracy było trochę niższe niż w poprzednich miesiącach. Rosną także ciągle koszty produkcji, ale też troszkę wolniej niż w poprzednich miesiącach, a jednocześnie firmy zmuszone są do obniżania cen swoich wyrobów, chcąc utrzymać dotychczasowy poziom sprzedaży. Sygnalizują to głównie eksporterzy, którzy wskazują, że umacniający się wobec euro złoty no, zmusza ich do obniżania cen swoich produktów sprzedawanych za granicę. Roman Przasnyski, główny analityk Gold Finance.